Droga mamusiu, drogi Jasiu, w imieniu Zarządu Powiatu Karkonoskiego witamy naszego pierwszego obywatela w powiecie. Jaś Terlecki ze Starej Kamienicy urodził się 2 stycznia o godzinie 10. Jako najmłodszy mieszkaniec powiatu karkonoskiego z rąk starosty otrzymał pokaźną wyprawkę. W tym artykuły do przewijania, pielęgnacji, karmienia oraz zabawy. Wyprawka jest na bardzo wysokim poziomie, nie spodziewałam się aż tak dużego prezentu. Do Jasia i rodziców trafiła także pamiątka, która ma przypominać o tym wyjątkowym wydarzeniu. Mam nadzieję taką, że rodzice to powieszą i to będzie przepiękna pamiątka dla Jasia, który będzie rósł i będzie patrzył i zawsze będzie pamiętał o tym, że pierwszy się urodził w powiecie karkonoskim. Zmiana nazwy powiatu to wielkie święto i wielkie wydarzenie. No, w związku z tym przygotowaliśmy dużo takich sympatycznych akcentów, między innymi niespodzianki dla pierwszych interesantów, których obsługiwaliśmy właśnie 1 stycznia. A tu taki pomysł, żeby właśnie przywitać pierwszego obywatela. No, jakby nie było, no to tutaj honory należą się dziś właśnie pierwszemu mieszkańcowi, pierwszemu obywatelowi Jasiowi, który mieszka na stałe na terenie gminy Stara Kamienica. To był także idealny moment na gratulacje dla świeżo upieczonych rodziców. Życzymy przede wszystkim dużo zdrówka, dużo uśmiechu, dużo radości, szczęścia, żeby się Jasiu dobrze czuł na tym świecie, w naszym powiecie i żeby rósł duży, zdrowy i szczęśliwy. Wszystkiego dobrego dla pani, dla męża i dla państwa rodziny. Jasiu niewątpliwie jest w czepku urodzony. Może zostanie starostą?